wyglądam na wyspanego, to niedobrze, bo nie jestem wyspany. Dochodzi czwarta i to ostatni raz, kiedy tak wcześnie rano wstaję w tym roku, mam taką nadzieję. W wyjazdach w turystyce nie ma wstawania o czwartej rano. Przynajmniej w takiej turystyce, jaką ja zamierzam uprawiać. Dzień zaczyna się koło 6.30, 7.00, zwykle koło 8.00, 9.00 to się wyjeżdża. Bo wcześniej się późno idzie spać, bo imprezy, balangi, do białego rana. A dzisiaj wyszło jak wyszło. Już 3 razy miał być ostatni dzień w komunikacji miejskiej. Dzisiaj jestem tak naprawdę ostatni dzień w komunikacji miejskiej, bo więcej dni to ja już wolnych nie mam. Oprócz poniedziałku, który się muszę spakować. Więc tak wyszło. Miał być najpierw ostatni dzień w komunikacji miejskiej, który był właściwie, no powiedziałem, planowy. To było słowo klucz. Ja tak się spodziewałem, że coś może się takiego wydarzyć, więc powiedziałem planowy dzień w komunikacji miejskiej w Gdyni i potem był ostatni dzień w komunikacji miejskiej w ogóle i to był dzień w Gdańsku. A teraz wyszło, że jeszcze po tych ostatnich 2 dniach, które były ostatnimi dniami, jest ostatni dzień. Bania wybuchła. No ale cóż. Jedziemy do Żukowa. Odebrać elektryka, który prawie postanowił nie jechać dzisiaj. Znaczy jeszcze nie wiem, może jeszcze nie pojedzie, ale okazało się, że jest straszny problem z wyświetlaczami w tym autobusie. Tam jest fabryczny sterownik Solarisa. Fabryczne wyświetlacze Solarisa. No i coś to nie chciało działać. No, zobaczymy, czy coś z tego wyszło. Bo jak nie wyszło, to i tak pojedziemy. Chyba że autobus zaprotestuje w sferach elektryczno-silnikowych. Ale na razie jadę w dobrej wierze do Żukowa. Jeszcze przede mną jakieś 10 km i powinno się udać. Dobra, ogólnie pierwsze komplikacje. Po odpaleniu światła nie działają. W sensie działają, mrugają, wyłączają się, włączają. Chyba że autobus zaprotestuje w sferach elektryczno-silnikowych. Ciekawe, ciekawe. Mrugają. 5 minutes later. Dobra. No. Słowo dupa, no. Ale po mojemu to jest problem z prądem albo z akumulatorami zasadniczymi, bo przy zapłonie świeci się na żółto dolne napięcie akumulatora, a po odpaleniu mruga na czerwono akumulator. Few minutes later. No niestety cały czas mamy tutaj problem z wyjazdem. Mamy problem ze światłami, który zapewne spowodowany jest problemem z akumulatorami, który moim zdaniem jest spowodowany problemem z akumulatorami zasadniczymi, czyli tymi małymi. 75 years later.
Słuchajcie, powiem wam teraz tak. To są czary. 7:30 dochodzi. A dobra, tu jest zegarek. 7:23. I autobus się naprawił. Właśnie sam, jak ruszyłem. Przestał się świecić akumulator, który się świecił od rana i mieliśmy problem. I czekaliśmy, aż serwis Solarisa oddzwoni i w ogóle... Więc wygląda to tak, jakbyśmy już zaraz mieli jechać chyba na zadanie, słuchajcie. Dzień dobry, 96%. 7:25. Solaris Urbino Electric, podejście kolejne, raz jeszcze, dzień dobry. Tak wygląda ten autobus, tak wygląda deska, tak wygląda kokpit. Ale to sobie jeszcze omówimy chyba. Ja pierdzielę, naprawiłem go. No to kierunek Gdynia. 2000 years later. Wnętrze Solarisa Urbino 9 Electric. Jest bardzo ładne. Mimo, że tapicerka jest jednobarwna, taka nie jest wzorzasta, to ma ładną, ciekawą fakturkę, całkiem przyjemną. Ciekawe wydaje się umiejscowienie tych poręczy tutaj z tyłu, takich na swój sposób lewitujących, nie poprowadzonych na dół, z obu stron. Oczywiście prawie że panele, piękna wykładzina, zupełnie inna niż zwykła szara. Dużo miejsca na nogi nad drugą osią. I ogromny stopień tutaj. Ten stopień naprawdę jest tutaj wysoki, jeżeli chodzi o te dwa ostatnie, właściwie o wejście na ostatni rząd siedzeń. Nie jest też tutaj wysoko. Ja stoję tutaj wyprostowany. A właściwie, no nie, nie wyprostuje się. Tu jest jakieś 190 cm. A tutaj już jest bardzo mało miejsca. Tu już w pełnym schyleniu muszę dojść. Natomiast jest to bardzo przemyślane, jeżeli chodzi o na przykład te skrajne lewe miejsca. Nie uderzymy się tutaj w głowę, są takie ciekawe wycięcia. A ciekawe też bardzo wydaje się to, że siedząc w ostatnim rzędzie, miejsca na kolana jest wystarczająco, a niski nie jestem, tym bardziej drobny, że ludzie z boku mogą patrzeć, co za spodnie mamy ubrane. Co kto lubi. Bałem się te panele tych klap, wyglądają dosyć prosto, ale nie brzmią prosto, nie słychać ich, nie są słabo wykonane, naprawdę są bardzo ładnie spasowane, jak całe wnętrze autobusu. Z tyłu mamy mały wyświetlacz tutaj zamontowany. Ciekawe jest też to, nie wiem czy to widać, wszystkie szyby w autobusie, oprócz oczywiście szyby czołowej, są przyciemnione, ale nie szyba z tyłu. Szyba z tyłu jest biała. Z czego to wynika? To jest ciekawe bardzo. Tylny panel na rzepy. To dobrze, to też przez to nie hałasuje. Oświetlenie oczywiście full LED. Jednokolorowe, białe, natomiast stopnie są podświetlone na kolor fioletowy. Wszędzie jest wystarczająco dużo miejsca na nogi. Naprawdę bym powiedział, że bardzo dużo. Siedzę tutaj po prostu wygodnie, tak? Usiądę i nie ma problemu, że jest ciasno, że coś, tak? Właściwie nawet jak się mocno tutaj wyciągnę, to jeszcze tutaj ręce sobie spokojnie pomieszczę. Poręcze, tak jak mówiłem, są tutaj ciekawe. Może z tego tutaj miejsca je lepiej widać. Są białe. Nie spotkałem wcześniej białych poręczy. Mi się ten biały nie podoba. Mi to najbardziej się podobają chromowane. Tak jak na przykład w 5077 było, widać. Ale tak, ale układ poręczy jest też tutaj ciekawy. Tu znowu mamy, zobaczcie, poręcz, która nie idzie do samego dołu. Miejsce na wózek klasycznie. Przy siedzeniach są także zamontowane gniazda USB. Na takich gumkach, które pewnie zaraz będą urwane. Tych gniazd USB, aczkolwiek nie jest tutaj jakoś w opór dużo. Tak, tu mamy dwa,
co drugi rząd. Tu mamy dwa, tu mamy dwa. Z tego gniazda oczywiście mogą skorzystać ci z przodu, ci z tyłu, no ale już niektórzy pasażerowie tutaj dostępu nie mają. W porównaniu na przykład z manem, pamiętacie, tam pod każdym fotelem, tam były słabo te gniazda umiejscowione, no ale ilość robiła wrażenie. Tyle co miejsc tak naprawdę było gniazd. Tu jeszcze mamy dwa gniazda dodatkowe. Ciekawe są też te uchwyty, które są wykonane ze skóry. Nie jest to zwykły badziewny plastik, skórzana rączka jak w starych porządnych autobusach z takim tutaj aluminiowym chwytakiem. To też mi się tutaj, muszę przyznać, podoba. Z przodu nie ma półtoraka, tak jak w klasycznych Urbino 89 LE, tylko jest podwójne miejsce. Tu mamy ukryte gniazdo ładowania z drugiej strony. A z tej strony mamy jeszcze miejsce na bagaż. Z przodu w autobusie jest tutaj wyraźnie więcej miejsca niż w Urbino 89. To wejście tutaj jest szersze. Kabina kierowcy także jest przestronniejsza, ale ma pewne minusy. Minusem jest to, że żeby była przestronniejsza, trzeba było troszkę zmniejszyć tutaj ten schowek w drzwiach, więc schowek w drzwiach jest teraz bardzo wąski, można powiedzieć symboliczny. W 89 LE, bo do niego się odnoszę, bo ten Urbino Electric 9 jest bezpośrednim następcą 89 LE, więc tu miejsca nie ma. Mamy natomiast bardzo duży i wygodny schowek w tym miejscu. Duży i głęboki. Schowek, który natomiast ma duży problem, bo żeby się do niego dostać, to zobaczcie. Tak naprawdę muszę złożyć fotel. Najlepiej to jeszcze nie mieć tutaj kurtki. I wtedy do tego schowka mogę się dostać. Oczywiście jest wieszak. No właśnie, tylko ten wieszak troszkę tutaj może to dojście utrudniać. Na górze mamy taki jak w kartonach schowek z siateczką. Siateczka niestety pewnie będzie się wyciągać. No i fotel już trzeba z powrotem do pozycji przywrócić. Sama procedura uruchomienia autobusu jest bardzo prosta. Jest klasyczny kluczyk wyciągany, którym trzeba wcelować w stacyjkę. Po włączeniu zapłonu uruchamiają nam się wyświetlacze. To oznacza blokadę rozruchu. Teraz autobusu nie odpalimy, dopiero jak zniknie nam ten symbol w tym samym miejscu. Teraz dopiero można uruchomić silnik. Właśnie to jest to, że słońce się, zobaczcie, odbija. No i mamy ten piktogram autobusu. Teraz normalnie kluczyk przekręcam, tak jakbym odpalał silnik. Pojawia się ikonka rozruchu, kluczyk puściłem i silnik uruchomiony. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o lewą stronę paneli, to naprawdę nie przeszkadza to tak w praktyce, jak przy nagrywaniu, bo rzeczywiście teraz tu wszystko, zobaczcie, wszystko gdzieś świeci. Trochę tu sobie ściemnimy. Więc tu mamy światła dzienne, właściwie automat tutaj można włączyć, tak? Tutaj mamy ręczne włączenie, pomimo że automat jest też tutaj, tak? To włączenie świateł mijania ręczne, świateł przeciwmgielnych przednich, przeciwmgielnych tylnych. Każdemu wciśnięciu guzika towarzyszy dźwięk. Kolejny rząd przycisków to oświetlenie wnętrza przedziału pasażerskiego 100%. 30% wyłączenie prawej strony, wyłączenie lewej strony. Oświetlenie kabiny kierowcy w pełni LED-owe. Ogrzewanie szyb i luster. Ha! Żartowałem. Luster oczywiście nie grzejemy, bo luster nie ma. Przycisk łączności niepodłączony i przyciemnianie i rozjaśnianie tych, nazwijmy to, wyświetlaczy tabletów. Podniesienie pantografu do ładowania. Jeżeli chodzi o samo przyciemnienie, zobaczcie, takie są skale.
To jest minimum. Zapala się guzik minimum. I to jest maksimum. Zapala się maksimum. Z prawej strony zegarów mamy dosyć klasyczny układ, tylko w formie przycisków. Tu mamy symbol stanu autobusu. W tej chwili jest jazda, przód, tył, biegi. Asystent ruszania pod górę. Hamulec przystankowy, którego w tej chwili nie wyłączymy. Hamulec wyłącza się automatycznie po wciśnięciu pedału gazu. Poziomowanie, czyli podnoszenie autobusu, wyrównanie autobusu i przyklęk poprzez przyciśnięcie przycisku, który działa dopiero po włączeniu przyzwolenia bądź otwarciu drzwi. Przyzwolenie, otwarcie wszystkich drzwi i ręczne otwarcie pierwszych oraz drugich drzwi. A tu mamy przełączanie komputera, aczkolwiek komputer tak naprawdę żadnych tutaj dodatkowych funkcji nie ma. Same zegary, poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa, tak, do ogrzewania, prędkościomierz, poziom baterii oraz zasięg, temperatura na zewnątrz pojazdu oraz wewnątrz pojazdu, ciśnienie w układzie hamulcowym i w zbiornikach z powietrzem, status autobusu, przebiegi, data, godzina kontrolki. Do czego mógłbym się przyczepić, jeżeli chodzi o też te wyświetlacze, to to, że przyciski stop, właściwie piktogram stop, jest dosyć słabo widoczny, szczególnie jak gdzieś tam kręcimy kierownicą. On się pojawia tutaj na dole w tym miejscu. No i gdzieś tam kręcąc między przystankami, wjeżdżając do zatoczki, często gdzieś tam musiałem czekać, aż koło kierownicy mi pokaże, gdzie jest właśnie ten przycisk. Bardzo przyjemna jest kierownica, ponieważ jest w całości ze skóry, natomiast ten tutaj fragment jest bardzo nieprzyjemny. On jest tutaj bardzo ostry i parę razy gdzieś tutaj nieprzyjemnie palcem zahaczyłem, szczególnie podczas kręcenia gdzieś tam kierownicą, tak, łapania kierownicy tu w tym miejscu. Jest ostro i nieprzyjemnie. Klasyczne manetki przełączania wszystkiego z lewej, z prawej strony. Dodatkowo tempomat jest w autobusie. Kratki wentylacyjne, ładne, chowane. Trochę małe, ale ogrzewanie sobie bardzo dobrze daje radę. Ciężko mi tutaj się wypowiedzieć jak chłodzenie, bo nie korzystałem. Na dole podstopnica, pedał hamulca oraz gazu, tutaj malutki schowek, tu miejsce widać jeszcze na jakiś przycisk, być może gniazda USB, szkoda, że tutaj tego USB nie ma, bo można by sobie tam telefon na przykład położyć. Tutaj schowaczek, o którym wspominałem, miejsce na ewentualną sprzedaż, nie w tej wersji, bo szyba jest pełna, jak widzicie, więc nawet nie ma tutaj dostępu, żeby pasażerowi jakiś bilet sprzedać. Idealny autobus do gajtu, bo tam się biletów nie sprzedaje. Z lewej strony mamy tutaj troszkę większą półkę i miejsce na dużą butelkę, dwa gniazda USB Quick Charge, hamulec ręczny, trochę już jak w samochodzie osobowym, zaciągany i puszczany. Tu jeszcze mamy jedną małą półeczkę, tu mamy jeszcze jeden schowek na dokumenty, gniazdo OBD, tu mamy mały półeczek, taki telefoniczny nazwijmy, jeden uchwyt na kubek, przyciski 3 od świateł awaryjnych, awaryjny reset zaworu, regulacja deski, bo cała kierownica z deską jest ruchoma. I tu mamy wyłącznik awaryjny głównego napięcia 600 V i wyłącznik prądu awaryjny. Żaluzje ręczne. Monitor od sterowania kamerami. Klasyczny panel regulacji temperatury części kierowcy oraz pasażerskiej i radio Kenwooda, nawet z dubem. Ciekawy jest też mikrofon, troszkę inny niż zwykle, nie taki Bosch klasyczny, tylko tutaj mamy taki, proszę bardzo, ciekawy szwedzki Sweden ma napisane. Niestety nie udało mi się go uruchomić, nie znalazłem nigdzie przycisku do włączania tego mikrofonu, szukałem w różnych miejscach, co zrobić, żeby on się włączył. Niestety włączyć mi się go nie udało.
Na uwagę i pochwałę, bo tego nie spotkałem w autobusach, zasługuje działanie fotokomórki w drzwiach pierwszych, jak i w drugich. Po otwarciu drzwi, drzwi zaczną się zamykać dopiero po wciśnięciu guzika przez kierowcę. Ale ja teraz stanę w drzwiach. I tak długo, jak będę stał w drzwiach, albo ktoś będzie stał w drzwiach, to głośny alarm nam powie: te, idź stąd, przesuń się. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. Można by powiedzieć, że przez to, że autobus jest bardzo krótki, no bo ma 9 metrów, ale jest bardzo wysoki, bo ma 3,3 metra, czyli 1 do 3. To wygląda dość karykaturalnie. Ale może to tylko wrażenie. Małe kółka, wysoki. Z tyłu znajduje się wlew oleju napędowego o pojemności 50 litrów do ogrzewania spalinowego. Tak wygląda napęd elektryczny. Autobus jest wyposażony w elementy baterii opisane jako testowe. Pion rozwoju. Klasyczne midikowe koła 19,5 cala w odróżnieniu od klasycznych 22,5 calowych obręczy. To jest autobus, na który trzeba patrzeć z przodu albo z tyłu, bo z boku dziwny jest. On jest tak wysoki, właściwie jego linia okien jest wyższa niż Citaro. Całe Citaro. Same okna. Jak się podoba? Autobus. Super, nie? W skali od 1 do 10? 11. Aż tak? Aż tak. Lepszy od Ikarusa? Czy lepszy? Nie wiem, nie jeździłem Ikarusem. Okej, to musisz mi uwierzyć na słowo, że zdecydowanie lepszy. No to jest lepszy. A co ci się w nim podoba? Znaczy nie w Ikarusie, tylko w tym. W tym? Solarisie. W tym Solarisie? Co mi się podoba? W tym, że jest kartonem. Okej. A nie za małym? Wystarczający. Wystarczający, bo on już tak podpada trochę pod te mikrobusy, co tam stoją, ale... Ale nie, nie jest tak źle. Jest wyższy niż gazowiec. Jest wyższy. Dobrze, teraz moja mała opinia i podsumowanie. Autobus idzie łeb w łeb z manem. Powiedziałbym, że układ jezdny nawet może być ciutkę przyjemniejszy w jeździe niż man, właściwie układ kierowniczy. Natomiast man ma na pewno lepszą kabinę kierowcy, lepsze miejsce pracy kierowcy. Tu jest nowocześniej, ale niekoniecznie lepiej. Z minusów, to oprócz tych, które są na akumulatorze, to tak jak wspominałem, dotykowość tych klawiszy, to, że na skrzyżowaniu na przykład wciskając
hamulec przystankowy. Zawsze tu mierzam, który pas jest jak. Hamulec przystankowy można milimetr niżej wcisnąć zbiorcze otwieranie drzwi wszystkich. No to tak nie powinno być. Ten hamulec przystankowy gdzieś tu jakoś, żeby był w normalnym przycisku fizycznym, żeby otwieranie drzwi było w normalnym przycisku fizycznym, byłoby o niebo lepiej. Ta kierownica tutaj nieprzyjemna, to też jest minus. Te lusterka nie są minusem, chociaż w tych lusterkach bardzo ciężko oszacować przy cofaniu długość autobusu i bardzo ciężko oszacować to, jak daleko jakiś pojazd inny się znajduje od nas. Szczególnie to się przydaje wyjeżdżając z zatoczki, tak? Nie wiem, czy on jest daleko, czy on jest blisko, więc to też jest minus takich lusterek elektronicznych. Co tu jest? Jak tu jedzie się w ogóle te pasy, to ja nie wiem, ślepy jestem. Minusem jest też schowek dla kierowcy, właściwie mała dosyć ilość schowków, albo te schowki troszkę są niepraktyczne i są z tyłu. Minus, który jeszcze znalazłem, to to, że ja jeżeli ręcznie otworzę pierwsze, drugie drzwi, albo pierwsze i drugie drzwi ręcznie otworzę, to nie da się ich zbiorczo zamknąć ani przyzwoleniem, ani w inny sposób. Więc to są minusy. Cała reszta to są plusy i o tych plusach już mówiłem w ciągu tego materiału. Z tych minusów naprawdę jest niewiele. Z plusów też jest bardzo przyjemny tempomat, przepraszam, retarder, o którym jeszcze nie mówiłem. Jest w sam raz. Naprawdę chwilę dopiero jeżdżę tym autobusem, a już jestem w stanie tak sobie fajnie tym retarderem działać, że w ogóle nie muszę dotykać pedału hamulca i to jest idealne. To jest idealne, kompatybilne ze mną w 100%. Wkurzający jest ten system rozpoznawania znaków, bo on czyta znaki jakieś inne, albo jakieś obok, albo jest ograniczenie, dojeżdżamy do skrzyżowania, on dalej uznaje, że tam jest, nie wiem, 30 na godzinę, a jest 70, w związku z czym piszczy, krzyczy alarm, rozpoznaje przeszkody, których czasami z przodu nie ma, no ale to jest w każdym autobusie, to nie jest problem konkretnego Solarisa, tylko tak jest w każdym autobusie, w wielu samochodach. Te radary są, bo muszą być. Natomiast czy one są takie, jakbyśmy chcieli, żeby były, to bym tutaj znowu wszedł w jakąś polemikę. Cała reszta bardzo spoko, ogrzewanie, wentylacja, wydajne, cichutkie, bezgłośne. Pasażerowie twierdzą, że ten autobus jest głośny w środku, w porównaniu z innymi autobusami elektrycznymi, ale ja tego tutaj specjalnie nie słyszę. Myślę, że to wynika troszkę z tego, że jednak ten przedział tego silnika elektrycznego jest bliżej o te, w porównaniu do autobusu przegubowego o 9 metrów, czy klasycznego o 3 metry, więc być może stąd jest ta różnica, ale nie wiem, no mi to się jakoś specjalnie w oczy, ani tym bardziej w uszy nie rzuciło. Daję mu tyle samo, co Manowi, jeden w jeden, myślę. Jakby z tych dwóch autobusów ulepić jeden, to w ogóle byłby ideał, a tak jest po prostu super autobus, który naprawdę jest fajny w prowadzeniu i mimo jakichś tam malutkich niuansików, minusików, to naprawdę ciężko się tutaj mi do czegoś tak wyraźnie przyczepić, że o Boże, to dyskwalifikuje autobus pod jakimkolwiek kątem. Ten dźwięk, którego nie ma i który wróci. Dźwięk, który ma kierowcy przypominać, że ty jedziesz, posuwasz się, a brzmi bardziej jak zatarty wentylator. No ten dźwięk tu jest jakoś taki, jest zły. Nie podoba mi się. Fe? Bardziej mi się podobało już w Ikarusie to, że nic nie było słychać, a od czasu do czasu było słychać drzwi. Ten dźwięk mnie denerwuje. Dźwięk kierunkowskazów jest charakterystyczny, ale nie jest denerwujący, jest wręcz przyjemny. Te wszystkie dźwięki wynikające z obsługi klawiszy, takie ładne dzwoneczki, to też jest przyjemne, więc dźwięki są akurat super, oprócz tego właśnie szurającego wentylatora. I ostatnia rzecz, która tutaj jest jakimś małym tutaj, powiedzmy, minusikiem, chociaż to nie jest minus, no po prostu ten autobus tak ma, że on z dołu, z takiego startu zatrzymanego, w tej takiej pierwszej fazie czuć jakby był troszkę zaoporny, tak? On dopiero gdzieś, powiedzmy, ma moc, on ładnie, przyjemnie jedzie od takiej, o teraz prędkości 30-40 na godzinę. Jeżeli ja wcisnę gaz, to ja czuję to przyspieszenie rzeczywiście tak jak trzeba. Natomiast z zera on no jest taki zamulony, gdzieś wyjeżdżając z zatoczki, tym bardziej, że nie widzę dokładnie jak daleko. Jeszcze nie jestem w stanie bez
takiej jakiejś praktyki z tymi lusterkami ocenić, czy on jest daleko, czy nie jest daleko ten samochód, to kiedy ja chcę jeszcze szybko ruszyć, to on wcale tak szybko nie ruszy, jak ja bym tego oczekiwał, żeby to zrobił. Poza tym polecam. No już chciałem wyłączyć kamerę, a w sumie zapomniałem, że chciałem jeszcze w tym filmie dodać, że to jest chyba ostatni na tą chwilę, no to jest na pewno ostatni na tą chwilę, film z komunikacji miejskiej w moim wykonaniu. Jak będę miał jakiś urlop czy coś, to przyjdę pojeździć zdecydowanie do Gryfu, nigdzie indziej, bo wszędzie dobrze, ale w Gryfie najlepiej, tak mówi stare kaszubskie porzekadło. Chyba że nie będzie już miejsca dla mnie, to też tak może być, bo akurat Gryf jest chyba jedynym przewoźnikiem w Trójmieście, gdzie kolejek nie ma, gdzie braków nie ma, a zasadniczo jest kolejka do zatrudnienia, więc no mam nadzieję, że się uda pojeździć, bo fajnie było, fajnie. No ale jeszcze fajniej teraz chyba będzie, bo wracamy do Europy, więc do zobaczenia na trasie. Amen.